VI pobiegnął w hołdzie żołnierzom niezłomnym. Tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To największa impreza masowa towarzysząca obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie zaplanowano w ponad 300 miastach w Polsce, mówi Barbara Konarska z Fundacji Wolność i Demokracja. Mamy oczywiście też nowe państwa, które biegną. To są biegi cywilne, biegnie Nowy Jork, Chicago, biegną stolice europejskiej presy, biegnie Australia. Pobiliśmy też rekord frekwencyjny, bo to jest ponad 80 tysięcy biegaczy. W tym roku mamy też dodatkowe misje. W tym roku biegnie 7, czyli biegną wszystkie misje natowskie i żołnierze tak naprawdę wszystkich nacji, które tam stacjonują. Tegoroczny bieg będzie poświęcony żołnierzom, których szczątki odnaleziono na warszawskiej Łączce. W ten sposób możemy oddać należny im hołd, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Potrzeba atrakcyjnej formy przekazu, żebyśmy mogli z tą wiedzą historyczną docierać do możliwie wielu Polaków w kraju, ale także za granicą. Poprzez sport przekazujemy wiedzę o historii, przekazujemy wiedzę o naszych bohaterach. Biegi tropem wilczym wystartują 4 marca. Skaryszewskie Wstęp, czyli jeden z największych w Europie jarmarków końskich, otwarty. W tym roku na ręce handlarzy zwierząt patrzą członkowie prozwierzęcych fundacji. Powodem są zgłaszane przez aktywistów problemy z zapewnieniem godnych warunków przechowywania i transportu koni na targowisko. W poprzednich latach większość zwierząt była sprzedawana do rzeźni. Inaugurując tegoroczny jarmark, burmistrz Skaryszewa Dariusz Kubienka zwrócił uwagę, że handel końmi ma odbywać się w innej formule. Nie możemy zakazać, ale nie zapraszamy do Skaryszewa tych, którzy przywoziliby konie z przeznaczeniem na ubój. Ale chcemy, żeby wstępy skaryszewskie pozostawały bez zarzutu. O tym, że w tym roku w Skaryszewie handlowców chcących zbyć swoje koni do rzeźni jest mniej, przekonywał również Marek Pietrusiak z Fundacji Centaurus. Okazuje się, że da się pogodzić wyśrubowane przepisy, które stworzyliśmy dla wszystkich hodowców z tak dużą frekwencją, jaka w tym roku jest i publiczności, i zgromadzonych koni. Dzisiejsza część skaryszewskiego jarmarku potrwa do godziny 16. Impreza odbywać się będzie również jutro. Michał Fadusia, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ponagla władze Ukrainy w antykorupcyjnych reformach. Domaga się przyjęcia prawa niezbędnego do powstania nad Dnieprem antykorupcyjnych sądów. Od tego fundusz uzależnia kolejne transze kredytu dla Kijowa. Na Ukrainie od 12 do 16 lutego pracowała specjalna komisja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW na podstawie prac komisji wydał oświadczenie. Jak czytamy w dokumencie, ważne jest, aby ukraińska władza zabezpieczyła rozpatrzenie w parlamencie ustawy o antykorupcyjnym sądzie. Powinno się to odbyć, jak napisano, zgodnie z przewidzianymi w parlamencie procedurami. Ustawa ma też być zgodna m.in. z rekomendacjami Komisji Weneckiej. MFW kilkukrotnie krytykował prezydencki projekt ustawy o sądzie antykorupcyjnym jako niezgodny ze standardami. Od spełnienia tych wymagań fundusz uzależnia przekazanie części z 17,5 miliarda dolarów kredytu. Z tej puli od 2015 roku Ukraina otrzymała już ponad 7 miliardów dolarów. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 14. Polskie Radio 24. Krzysztof Żywowski, Rany Szynion Studiu. Goście: pan Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzień dobry. A tematem będzie rozpoczynający się dziś tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. No i w takim razie wyjaśnijmy, co się kryje pod tym tygodniem. Obchody tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami związane są z ustanowionym ustawą w 2003 roku dniem pomocy ofiarom przestępstw i ten dzień obchodzony jest 22 lutego i w związku z tym rozszerzamy niejako okres, w którym upowszechniamy wiedzę o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwami na cały tydzień w lutym. W bieżącym roku dzisiaj zaczynamy ten tydzień. Informacje i propagowanie tej empatii i nie tylko przepisów ustawowych, które mają chronić osoby pokrzywdzone, ale też właśnie empatii, takiego podejścia ludzkiego, nieco większej informacji chcemy rozszerzać i w związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody w ten sposób, że do wszystkich sądów w Polsce, prokuratur, komend policji,
ale również rad adwokackich, izb pracowskich, jak również też do instytucji pozarządowych, rozesłaliśmy prośbę o to, aby aktywnie włączyli się w naszą akcję. Przede wszystkim akcja polega na udzielaniu osobom pokrzywdzonym przestępstwami pomocy prawnej, takiej pierwszej, doraźnej, o poinformowaniu, do kogo należy się zwrócić, o poinformowaniu o prawach osób pokrzywdzonych, o tym, że przestępstwo nie powinno być gdzieś nam w zaciszu schowane, jeżeli mamy o nim wiedzę, tylko że powinno spotkać się z restrykcją prawną. Ale to jest kilka różnych wątków, o których pan wspomniał, bo pierwsza kwestia to jest na przykład to, aby no, niejako przekonać, zachęcić osoby, które są ofiarami różnych przestępstw, do tego, żeby no, być może powodowane jakimś wstydem, być może strachem, być może niewiarą w to, że można dochodzić sprawiedliwości, nie chciały tych wydarzeń, tych przestępstw ukrywać, żeby zgłaszały się z nimi na przykład policję. Drugą kwestią jest to, z jakim odbiorem, z jakim przyjęciem te osoby się spotkają, jeżeli na przykład trafią na policję, czy też trafią do prokuratora, czy też staną przed sądem. To są rzeczywiście w tej chwili problemy. Są problemy i one w zasadzie zwykle są podobne. Niezależnie od tego, czy mamy ten tydzień, czy w całym okresie danego roku. Część przestępstw ludzie zgłaszają dosyć spontanicznie. No, jakieś tam zdarzenia drogowe, no to tutaj wiadomo, że aktywnie się wszyscy włączamy i natychmiast zawiadamiamy służby ratownicze, porządkowe, aby takie przestępstwa i skutki ich niwelować. Bo przecież wypadki drogowe to są przestępstwa. Natomiast jest wiele przestępstw, o których społeczeństwo nie tyle nie wie, co niekoniecznie chce je zgłaszać. Na przykład przestępstwa, takie, które najbardziej dotykają, które są gdzieś tam skrywane, przestępstwa znęcania się. Często jest tak, że do ośrodków pomocy, które dostają dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, zgłaszają się osoby, które doświadczają przemocy. Radio Komisita, także proszę Państwa, proszę być z nami, pijmy kawę, bądźmy żywe. Moim radę. Radio Komisita. Przestać być pokrzywdzonymi w stylu. Też się tak może zdarzać, tego, że jest taki problem w rodzinie. Też się tak może zdarzać. Często jest tak, że ośrodki, które otrzymują od nas dotacje, organizacje pozarządowe, zgłaszają problemy z tym, że osoby z terenu ich działalności nie chcą do nich przyjść, ponieważ to są małe społeczności, na przykład gminne, powiatowe i niekoniecznie jest wola, aby takie zdarzenie ujawnić. I dlatego zdarza się, że ci pokrzywdzeni po namowie, po informacji potrafią przejść do innego ośrodka. Ale to, panie dyrektorze, tu się pojawia jeszcze jeden problem, jeszcze jedno wyzwanie, bo ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale w jakiejś mierze jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy są dotknięci takim przestępstwem, ale nie chcą go zgłaszać. Wstyd, kwestia tego, że boją się, iż nie wiem, ta fama, ta informacja trafi na przykład do sąsiadów. Nie usprawiedliwiam, to nie powinno mieć miejsca, ale wiemy, że tak było. Ale zupełnie inną kwestią, zupełnie inną rolę to spełnienie mają właśnie wspomnieni sąsiedzi, którzy bardzo często, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, no, traktują chyba te sprawy jako coś, do czego się nie należy wtrącać, bo to nie jest nasz problem. Niech sobie to załatwiają oni sami w swoich czterech ścianach, my się do tego mieszać nie będziemy. Jest to pewna znieczulica, którą my dostrzegamy. Oczywiście teraz dosyć często w mediach spotykamy się ze zdarzeniami bardzo głośno rozpowszechnianymi, szczególnie przestępstwa wobec dzieci. Natomiast istotne jest to właśnie również informacja, powoduje, że coraz bardziej ta znieczulica, że to nie jest nasz problem, że to sąsiada, że my się nie będziemy wtrącać, że to odchodzi trochę na bok. Jednak ta świadomość, a jednocześnie wiedza o tym, że organy państwa potrafią skutecznie ścigać takie przestępstwa i skuteczność, czy to kary, czy samego postępowania nawet może spowodować, że tych pokrzywdzonych będzie mniej, to samo w sobie powoduje, że mamy coraz więcej zgłoszeń. I to zdaje się nawet, czy policja, czy prokuratura może potwierdzić, że skuteczność wykrywalności, a jednocześnie potem skuteczność samego postępowania dla osiągnięcia celu, jakim jest zażegnanie pokrzywdzenia, że to wzrasta i to się udaje. Przy czym od razu zwrócę uwagę, ponieważ tutaj tak kanalizujemy naszą rozmowę też i nieco ten
pomocy. Kierujemy ku pomocy tylko osobom pokrzywdzonym przestępstwami, w zasadzie tymi domowymi, znęcania się. Natomiast my chcemy propagować tydzień jako pomoc pokrzywdzonym wszystkimi przestępstwami, oszustwami, lichwą, wypadkami drogowymi, ponieważ jakkolwiek pomoc świadczona w instytucjach wymiaru sprawiedliwości dzisiaj, pokazanie tej empatii wymiaru sprawiedliwości na prawa osób pokrzywdzonych odnosi się głównie do tych. Tym niemniej w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym jest o wiele szerzej świadczona pomoc. Tam jest pomoc nie tylko prawnika. Minister Sprawiedliwości przekazuje dotacje również na pomoc psychologa, na pomoc w opłacaniu czynszów, gdy na przykład trzeba takiej osobie w tym zakresie ją wesprzeć, na pomoc w rehabilitacji, na przykład po wypadkach drogowych. To są bardzo szczegółowe, precyzyjne formy pomocy, ale one są określone w rozporządzeniu i w zasadzie chcemy upowszechnić wiedzę o tym, że pomagamy pokrzywdzonym wielorakimi przestępstwami. Ale pan użył tutaj jednego bardzo ważnego dla całego programu słowa, empatia. Na ile to jest wciąż problem? Tutaj myślę oczywiście o tej sytuacji, kiedy osoba poszkodowana zaczyna się właśnie stykać z organami szeroko rozumianymi, organami państwa, bo to nieraz można było usłyszeć takie historie, że ktoś w dobrej wierze chciał zgłosić jakieś przestępstwo, którego sam był ofiarą, a być może którego był świadkiem. No i nagle okazywało się, że zderzał się z taką machiną, taką biurokratyczną machiną, gdzie tak naprawdę te różnice pomiędzy ofiarą a sprawcą. Także proszę Państwa, nadaje nasze radio Gruncica. Proszę koniecznie być z nami, bo u nas jest program taki akurat. Nie te doświadczenia, nie te emocje, czasami tragiczne, czasami straszne. Akurat taki program. Nawet telefony są podane, żebyście Państwo mogli dzwonić. Znaczy... Jest to dostrzegalne, takie podejście, natomiast kwestia prawdopodobnie jest o wiele wcześniej się pojawia. Dlaczego tak się dzieje? No bo na przykład na studiach prawniczych dla osób, które za x lat, 5-10 lat po aplikacji będą sędziami, prokuratorami, adwokatami, radcami, nie ma w zasadzie adwokatami, proszę Państwa, to jak ktoś czyta Biblię, będzie sędzią czy adwokatem. Przecież to jest diabelska robota. To jest, wiecie Państwo, polityka. My nie możemy na to sobie pozwolić. Osoby, które później wstępują do różnych zawodów, prawda? No. To są rzeczy diable. Cała ta polityka, adwokat, sędzia i prokurator. Przyjeżdża na interwencję i wiele zależy na przykład od tego, jak on potraktuje taką osobę. Dlatego, przepraszam, dlatego zdaniem teraz naszym i w pracy Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w sytuacji, gdy w nadzorze administracyjnym pozostają u mnie sądy rodzinne, zakłady poprawcze i Fundusz Sprawiedliwości, jest to, aby pokazać przykład z góry. Przykład z góry, że u nas w zakresie wpływających skarg, wpływających listów do ministra z prośbą o pomoc, z przedstawieniem sytuacji pokrzywdzonego, czy to działaniami wymiaru sprawiedliwości, czy organizacji przestępczych, my pokazujemy, że już tutaj, gdy listy, takie skargi wpływają do nas, to często bezpośrednio kontaktujemy się z tą osobą pokrzywdzoną, aby pokierować. Oczywiście niekiedy zdarzy się, że nie można pomóc. Czasem coś jest przedawnione, czasem coś jest nie do ustalenia na podstawie twardych dowodów, ale sama rozmowa z takim człowiekiem, który napisał do, na przykład do ministra sprawiedliwości i telefonuje do niego dyrektor, czy prokurator, czy jakiś referent z prośbą o dopytanie się o jakieś szczegóły, o dosłanie dokumentów, powoduje, że ludzie często odpowiadają, że oni teraz rozumieją, że być może nie da się pomóc, ale doceniają samą formę zainteresowania. I to jest ta empatia. To, że jest jakikolwiek odzew? Często tak. Często sam odzew powoduje, że ludzie dziękują za zainteresowanie sprawą, że sprawa nie leży na półce przez 2 lata, a potem przychodzi zdawkowa odpowiedź, że my nic nie możemy. Dlatego to jest pierwszy etap. Jeżeli my pokazujemy, że można zainteresować się daną sprawą już na poziomie ministerstwa, to przechodzi niżej. I doświadczenie dzisiejszego dnia, panie redaktorze, bardzo dobrze to pokazuje. Przez lata Dzień Ofiar Przestępstw był obchodzony w zaciszu. Ustawa jest z 2003 roku.
kto o tym wie? A dzisiaj spowodowaliśmy, że rozesłaliśmy informacje o obchodach tygodnia, o koordynacji do wszystkich sądów w Polsce. Ponad 360 sądów, do wszystkich prokuratur za pośrednictwem prokuratora krajowego, kolejne 360 jednostek, komendy policji, kolejne powiaty. I się okazuje, że wszystkie sądy w Polsce, a przynajmniej znaczna większość, te, które sprawdzałem dzisiaj rano, mają informacje o tygodniu. Mają godziny przyjęć przez asystentów sędziów, kuratorów sądowych, którzy właśnie mają tę osobę przyjąć, wysłuchać i wskazać dalszą drogę postępowania, niekoniecznie rozwiązać problem. Ale to panie dyrektorze, to w takim razie ja spytam, to czemu to bardziej służy? Czy bardziej rzeczywiście służy temu, żeby zachęcić nas jako obywateli do tego, abyśmy chętniej się takimi taką wiedzą dzielili? Czy być może w dużo większym stopniu ma zachęcić właśnie policjantów, sędziów, prokuratorów do tego, żeby na te sprawy, na które którymi się zajmują, żeby spojrzeli trochę innym okiem, takim, mówiąc wprost, bardziej ludzkim? Panie redaktorze, jak najbardziej tak. I teraz zwrócę się znowu do przepisu. Otóż od kilku lat obowiązuje ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Też mało kto słyszał o takiej ustawie. A ona jest. I tam jest przepis, który zobowiązuje nie tylko sądy i prokuratury, ale również wszystkie organy prowadzące postępowania do tego, że jeżeli dostrzegą zagrożenie dla zdrowia psychicznego świadka czy pokrzywdzonego, mają obowiązek skierować taką osobę do naszych podmiotów, które otrzymują dotacje od ministra sprawiedliwości. I ja wiem, panie redaktorze, że nie było to stosowane. Już pomijając to, czy sądy znały ten przepis, pewnie znały. No, takie jest domniemanie prawne, że prawo opublikowane jest znane, już szczególnie takim profesjonalnym instytucjom. No tak, ale wiemy, że prawo prawem, a praktyka praktyką. I my chcemy wzmocnić tę praktykę. Tak jak rozesłaliśmy do wszystkich prezesów sądów prośbę o to, aby włączyli się do Tygodnia Pomocy, tak samo teraz będziemy monitorowali, ile osób się zgłosiło po pomoc. Mamy specjalną aplikację na stronie ministerstwa, która pozwala osobom świadczącym pomoc w tym tygodniu zarejestrować daną poradę. Nie chodzi o imię, nazwisko, bo to jest całkowicie anonimowo, natomiast chodzi nam o skalę, a jednocześnie będziemy weryfikowali, czy w przyszłym tygodniu i w kolejnych miesiącach, czy informacje o pomocy świadczonej z naszych ośrodków, których jest już ponad 80 w Polsce, czy ta informacja przez sędziów, przez prokuratorów, przez osoby prowadzące postępowania jest rozpowszechniana. Bo my to będziemy widzieli chociażby po ilości osób pokrzywdzonych zgłaszających się do naszego funduszu po pomoc. A w tym roku, na 2018 rok, jest rekordowa kwota przeznaczona przez ministra sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym. To jest ponad 22 miliony dla 34 organizacji pozarządowych. No ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nam nie dorobi wrażenie. 22 miliony to jest ogrom pieniędzy. Ale przy takich potrzebach, przy przy tak wielu sprawach, które się toczą, to są rzeczywiście duże pieniądze, 22 miliony złotych. Są to duże pieniądze, panie redaktorze, ponieważ w zeszłym roku na pomoc było przeznaczone 16,5 miliona złotych. No to tak, poszło w górę. Także poszło w górę. Myślę, że uda się jeszcze z panem ministrem przedyskutować sprawę po to, aby takie białe plamy na mapie Polski zapełnić. Być może jeszcze ogłosić kilka konkursów, aby pomoc świadczona była w miarę blisko osób. Oczywiście teraz mamy zapewnioną pomoc we wszystkich województwach. Tak się udało przeprowadzić konkurs i oferty najlepsze zostały wybrane. Natomiast docelowo warto, aby co najmniej w każdym powiecie taka pomoc była świadczona. Ale nie widzi pan żadnego problemu, pewnego, nie chcę powiedzieć ryzyka, ale takich zależności, bo jeżeli na przykład te przepisy, o których pan mówi, one rzeczywiście dotrą do obywateli. Obywatele staną się świadomi tego, iż mogą oczekiwać na pewną pomoc, że taka pomoc prawnie im się należy i rzeczywiście zaczną z tej pomocy skorzystać, to nagle się może okazać, że te 22 miliony złotych to jest o wiele za mało, że to jest kropla w morzu potrzeb. Czekamy na takie sygnały. Dobrze będzie, jeżeli takie sygnały dotrą, a właśnie ta informacja, to uświadomienie społeczeństwa, że mogą się po pomoc zgłosić i ta pomoc powinna być im udzielona, to nie jest uprawnienie państwa, to jest obowiązek państwa. Więc tym bardziej będzie można i dla nas będzie to uzasadnienie do rozszerzenia tej pomocy. Być może na inne organizacje, być może na współpracę z samorządami. Bo często osoba pierwszego kontaktu, która by skierowała do właściwej instytucji,
powinna być może w samorządach. Ale to jest oczywiście do rozważenia legislacyjnego. Tak czy inaczej my dostrzegamy te zagadnienia. Wyrazem działalności dla pokrzywdzonych ze strony ministra sprawiedliwości i całego rządu jest chociażby program, jaki został ogłoszony przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, dotyczący pomocy dla strażaków z OSP. Być może jest to nie do końca zrozumiałe, w jaki sposób minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości świadczy pomoc dla ochotniczych straży pożarnych. A to jest trochę inny resort, wydawałoby się. A jednak nie. Okazuje się, drodzy państwo, i tutaj bez żadnych zmian przepisów się obyło, że przecież wypadki drogowe to są przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Praktycznie 90%. A skoro tak, to osoba pokrzywdzona w takim wypadku, ona niekoniecznie od razu chce skorzystać z pomocy psychologa czy dopłaty do czynszu, tylko potrzebuje pomocy, żeby nie zostać kaleką albo nie zginąć. A kto pomaga na miejscu wypadku najczęściej? Strażacy z OSP. Skoro strażacy z OSP, których ma obowiązek utrzymywać gmina, bo to jest kolejna ustawa o, zdaje się, że nazwa o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, to w takim razie, jeżeli dotacja będzie udzielona dla gminy, która przekaże zakupiony sprzęt strażakom, to już powoduje, że pan, ja będziemy czuli się bezpieczniejsi w sytuacji wypadku przestępstwa drogowego, bo być może szybciej zostaniemy uratowani. I ten program na ponad 100 milionów złotych jest uruchomiony. Dzisiaj o 12 uruchomiliśmy kolejny nabór wniosków dla województwa świętokrzyskiego i tak co dwa tygodnie będą kolejne województwa. W piątek skończył się nabór dla Podkarpacia, wcześniej dla Małopolski. I ta pomoc osobom pokrzywdzonym na miejscach wypadków niech się rozszerza. No, ale to jeszcze jedna kwestia, wracając teraz do empatii, wracając teraz do policji i sądów. No ktoś może powiedzieć, że ani sądy, ani policja nie są od empatii. Sądy powinny być ślepe, tak jak sprawiedliwość. Policjanci też nie powinni kierować się w żaden sposób jakimikolwiek emocjami. O, całkowicie się tutaj nie zgodzę. Całkowicie się nie zgodzę. Ja jestem nie tylko urzędnikiem, teraz dyrektorem, bo dyrektorem się bywa. Ja jestem zawodu adwokatem. Więc tutaj kwestie empatii właśnie dopiero w powiązaniu z przepisem pozwalają na prawidłowe zaaplikowanie. Czy Jezus byłby adwokatem? Czy Jezus byłby jako sędzia? Przed sądem staje oskarżony i daje sądowi wybór kary. No właśnie, no to już sobie sama zależy od zastosowania wnioski wyciągnij. Czy Jezus byłby adwokatem? No chyba nigdy. Bo ile razy spotykam się z tym, że sędzia mógłby tutaj skazać, bo dura lex sed lex, tak? Twarde prawo, ale prawo. Jedna kara, gdyby była za dane przestępstwo. Nie, są pewne granice. To w zakresie skazania sprawcy. I tak samo sąd powinien się zachowywać wobec pokrzywdzonego. Nie każdy pokrzywdzony idąc do sądu jest od razu oskarżycielem posiłkowym, czyli tą stroną aktywną. Często pokrzywdzony nie rozumie naszych pouczeń. To też jest odrębny problem, że musimy to uprościć. Ale często ten pokrzywdzony staje przed sądem i jest tak sucho wypytywany o pewne fakty, okoliczności. Dla człowieka to są emocje. Dla człowieka to jest przypomnienie przykrego zdarzenia. No właśnie, tym bardziej, że te pytania mogą dotyczyć czasami bardzo dramatycznych doświadczeń. Tak jest. No, poniekąd będziemy wracali do tych przestępstw znęcania się na przykład, albo niealimentacji, tak? One dotyczą bardzo intymnych często zdarzeń i zachowań ludzi. Dlatego warto, żeby właśnie organy, ci przesłuchujący, mieli świadomość tego, że to może, no nie powiem, że życzmy im, żeby to ich dotknęło, ale może się zdarzyć, że takie doświadczenia też mają u siebie w życiu i wtedy zupełnie takie osoby inaczej przeprowadzają czynności. Często może się zdarzyć, że gdzieś w rodzinie, w najbliższym otoczeniu takie coś się zdarzyło. Zupełnie zmienia się optyka patrzenia na daną osobę, na dane zdarzenie. Panie dyrektorze, musimy kończyć, ale w takim razie warto jeszcze przypomnieć, że właśnie dziś startuje, rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ten tydzień potrwa do 25 lutego. Wszystko przy okazji faktu, iż 22 lutego obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw. No i o tej zmianie optyki, o tym, że warto o swoich prawach wiedzieć, że warto się domagać pewnych rzeczy od organów państwa, temu ma ten tydzień służyć. Za rozmowę
Bardzo dziękuję, pan Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję. Reklama. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. W Lidlu ceny spadają i spadają. A już teraz polska kiełbasa biała surowa marki Rzeźnik. O zawartości aż 92% mięsa wieprzowego. Tylko 4,95 za 500 gramów. 4,95. Już teraz w Lidlu. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegających woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli panu najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg w ciągu wskazówka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość do wyrażania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcą. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie zdolności kredytowej. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z kłobu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki w aroma na róże, na pieniądze. Żebracy chcą za pieniędzy. Żebracy chcą za pieniędzy. Zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatoki. I tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz na środki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Nadzieja na olimpijski medal. Polacy skaczą w Pjongczangu. Jedynymi sprawcami Holokaustu byli Niemcy, podkreśla wicepremier Jarosław Gowin. Minister Jerzy Kwieciński przyznaje, w nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy, także dla Polski. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W Pjongczangu trwa druga seria skoków narciarskich. Polscy skoczkowie zajmują trzecie miejsce po pierwszej serii olimpijskiego konkursu drużynowego zimowych igrzysk olimpijskich. Prowadzą Norwegowie, a drugie miejsce zajmują Niemcy. Biało-czerwoni tracą do liderów 5, a do wiceliderów 3 punkty. Więcej na ten temat już za kilka minut w serwisie sportowym.
Wicepremier Jarosław Gowin, poproszony o komentarz do słów premiera Mateusza Morawieckiego z Monachium, mówi, że premier powiedział jedynie, że za zbrodnie na Żydach odpowiadają Niemcy. Jak dodaje Jarosław Gowin, Niemcy w wielu krajach miały swoich pomocników. Niestety wśród tych pomocników byli także Polacy. Te zdarzenia mogą być nadal badane, mówi wicepremier i przestrzega przed przerzucaniem odpowiedzialności na cały naród. Skończył się czas, w którym polskie państwo biernie przygląda się temu, jak w oparciu o te niekwestionowane fakty formułowane są sądy jaskrawo dla Polski krzywdzące i sprzeczne z prawdą historyczną. Jak mówi się o polskich obozach koncentracyjnych albo przypisuje się odpowiedzialność za Holokaust całemu narodowi bądź państwu polskiemu, na to dłużej zgody Polaków nie będzie. Zdaniem Jarosława Gowina spór o Holokaust między Polską a Izraelem powinien zakończyć się rozmowami. W nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy, także dla Polski, mówi minister inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński dodaje, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nasz kraj wzbogaca się. Co to oznacza? Że z tytułu czystej arytmetyki tych środków po prostu popłynie mniej, bo one będą płynęły do najbiedniejszych regionów, a te biedniejsze regiony są nie tylko w Polsce, są w innych krajach członkowskich. Po drugie, mniej więcej 10% środków jest mniej, bo mamy Brexit. Po trzecie, będą znaczące nowe wydatki w budżecie unijnym. My nie możemy liczyć na tyle samo środków, które dostawaliśmy do tej pory. Minister zastrzega, że o konkretach będzie można mówić w maju, kiedy Komisja Europejska opublikuje projekt 7-letniego budżetu po 2020 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że trzeba będzie załatać dwie dziury związane z Brexitem, bo rocznie Wielka Brytania wpłaca do wspólnej kasy około 13 miliardów euro, a także związaną z nowymi celami. Unia chce teraz finansować politykę migracyjną i obronną. Z obecnego budżetu obowiązującego do 2020 roku Polska ma otrzymać prawie 80 miliardów euro. Moskwa odrzuca oskarżenie Waszyngtonu o ingerowanie w procesy wyborcze Stanów Zjednoczonych. Deputowani obu izb rosyjskiego parlamentu przekonują, że padli ofiarą wewnątrz amerykańskich sporów. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji twierdzi, że zarzuty strony amerykańskiej są bezpodstawne i gołosłowne. Reakcję rosyjskich władz wywołała wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona, który zapowiedział rozszerzenie listy Rosjan objętych sankcjami. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że Stany Zjednoczone wysuwają oskarżenia wobec Rosji, nie dysponując żadnymi dowodami. W ocenie rosyjskiego ministra to, co Waszyngton nazywa faktami, Moskwa odbiera jako spekulacje. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik prasowy Kremla. Dmitrij Pieskow stwierdził, że amerykańskie raporty nie zawierają istotnych dowodów na rosyjską ingerencję w procesy polityczne Stanów Zjednoczonych. Z kolei szef Komisji Finansów Dumy Państwowej Anatolij Aksakow ostrzega, że Stany Zjednoczone mogą objąć sankcjami nie kilkuset, ale kilka tysięcy rosyjskich przedsiębiorców. Jednak w jego opinii takie działanie nie odstraszy biznesmenów od kontaktów z Kremlem, ale zjednoczy ich wokół rosyjskich władz. Natomiast szef Senackiej Komisji do Spraw Ochrony Suwerenności Andrzej Klimow zasugerował, aby Rosjanie nie zwracali uwagi na amerykańskie sankcje, ponieważ są one elementem wewnętrznych rozgrywek elit politycznych Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kino, teatr, literatura, muzyka i kuchnia. 1 marca w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, ale także w Żyrardowie czy Płocku ruszy festiwal Francophonie. Wydarzenie ma promować język i kulturę krajów francuskojęzycznych. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Francuskie filmy, spektakle teatralne, koncerty. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, szczególnie rekomenduje jednak wydarzenia związane z francuską kuchnią. Ja sam jestem wielkim amatorem wszystkiego, co smaczne. W związku z tym chciałbym zarekomendować Święto Smaków, które podczas tego festiwalu będzie prezentowało rozmaite smaki z różnych krajów. Katarzyna Nowak, stypendystka rządu francuskiego, uważa, że każdy sposób jest dobry, żeby zacząć swoją przygodę z językiem i kulturą krajów frankofońskich. Sama poleca współczesne francuskie komedie, których także nie zabraknie na festiwalu. Jest tam żonglowanie pewnymi słowami, którego się do końca nie da przetłumaczyć na język polski. Festiwal to jednak nie tylko język i kultura, lecz także wartości, zaznacza Stanislas Pierre, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce. To jest ta tolerancja, to chcemy pokazać, jakie bogata ta kultura. Na festiwalu oprócz propozycji francuskich będą także belgijskie, szwajcarskie czy marokańskie. Materiał przygotowała Ewa Wasążnik, a Polskie Radio 24 jest patronem medialnym festiwalu.
poniedziałek z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 5 na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i zmienny, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 15. Gorący temat. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, a w gorącym temacie oczywiście to, co rozpala wyobraźnię wszystkich kibiców sportowych. Krzysztof Kuzach, redakcja sportowa w naszym studiu. Dzień dobry. No oczywiście te emocje rozpala to, czy zdobędziemy kolejny medal. Przypomnijmy, trwa konkurs drużynowy na dużej skoczni. Jak na razie jest bardzo dobrze. Jest źle, no właśnie. Jest bardzo dobrze, nawet nie tyle źle, co bardzo dobrze. Polacy zajmują drugie miejsce. Została jeszcze jedna ostatnia grupa zawodników, w której będzie skakał w naszej drużynie Kamil Stoch. Prowadzą Norwegowie, którzy mają 960 punktów. 938 mają Polacy i tak naprawdę chyba już walczymy o srebrny medal z reprezentacją Niemiec. Niemcy mają 937,4 punktu. Ale czy to oznacza, że przynajmniej na razie Norwegowie są no, już trochę poza zasięgiem i Polaków, i Niemców? Właściwie na początku drugiej serii doszło do takiej sytuacji, że Norwegowie odskoczyli od tych dwóch reprezentacji, bo po pierwszej serii te wyniki były bardzo zbliżone tych trzech drużyn, bo już pozostałe nie liczyły się w walce o medale i Norwegowie mieli 5 punktów przewagi nad Niemcami, nad 3 punkty, 2 punkty przewagi nad Niemcami i 5 punktów przewagi nad Polakami. To jeszcze jedna kwestia, powiedziałeś o tym, że tak naprawdę oprócz tych trzech drużyn inne w tym wyścigu się nie liczą. Rzeczywiście od początku było tak, że można było w ciemno obstawiać, że trzy medale, no oczywiście w zależności tego, jaki kolor do jakiej drużyny, ale na pewno trafią do tych trzech reprezentacji. Właściwie tak, dlatego że te konkursy indywidualne pokazały, że największy potencjał mają te trzy drużyny: Norwegia, Polska, Niemcy. No, mówiono o tym, że z Niemcami może być bardzo różnie, ponieważ trener tuż przed tym konkursem drużynowym no, dokonał pewnych korekt w reprezentacji, no i podobno postawił na taki dość ryzykowny wariant. W pierwszej serii skakał Karl Geiger, w drugiej Stefan Leje, w trzeciej Richard Freitag i w czwartej, tej ostatniej, mistrz olimpijski z normalnego obiektu Andreas Wellinger. No to są bardzo dobrzy zawodnicy i tutaj mówienie o jakimś ryzykownym wariancie, no i nie do końca jest prawdą. No to pewnie ma to wpisać, ja cały czas jestem na Żeligowskiej. Już teraz przenosimy się do radiowego studia olimpijskiego. No do rana! I wyciągnąć z sejfu organizatorzy, bo Justin Cripps i Aleksander Koper z Kanady oraz Francesco Friedrich i Thorsten Margis z Niemiec w czterech ślizgach bobslejowych dwójek uzyskali identycznie taki sam czas. Dwa złote medale w bobslejach. Też coś niesamowitego, ale my jesteśmy na skoczni, bo tu są dla nas największe emocje. To jeszcze nie mówmy o emocjach skokowych. Dobrze, że to były dwójki bobslejowe, bo cztery krążki trzeba przygotować. Żeby to były czwórki, trzeba było osiem przygotować, więc byłoby tego więcej. A tutaj jest po czterech zawodników w drużynie i ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby te 60 punktu zamienić na zero po ostatnim skoku i mieć ten srebrny medal, bo medal to Polska już ma, to jest pewne. Natomiast kolor tego medalu jeszcze nie jest znany. Wyprzedzamy czwartą i piątą drużynę o 100 punktów. No więc nie ma możliwości już, abyśmy spadli z podium. Tylko pytanie, na którym stopniu podium jutro na medal plaza staniemy. Myślałem, że mówisz nie o tych 10 punktów, które dzielą Polaków i Niemców, tylko o tej różnicy do Norwegów 23 blisko punktowej. No, to sobie zostawmy na koniec. Spory dystans. Peter Prebz w tej chwili na rozbiegu skoczni dużej w Pjongczangu. Za chwilę reprezentacja Słowenii, ostatni skok w tym konkursie. No a później zostanie już tylko czwórka i w tym gronie Kamil Stoch, w tym gronie Andreas Wellinger, w tym gronie Robert Johansson, a Peter Prebz chce się efektownie pożegnać z publicznością tutaj w Korei Południowej. Szybuje daleko, szybuje efektownie, no ale Słoweńcy szansę na medal już stracili. Skok mniej więcej taki sam jak w pierwszej próbie Petra Prebza, czyli 133,5 metra. No ale to jest walka dla Słowenii o miejsce czwarte z Austriakami. No to będziemy teraz przyglądać się Michaelowi Hejnekowi, a potem mieć
bramkę Wellingerowi, bo odwróciła nam się kolejność, bo wypchnęliśmy Niemców na trzecie miejsce. Kamil Stoch będzie skakał jako ostatni, a całą rywalizację zamykał będzie Norweg Robert Johansson. Te emocje już za chwilę przed nami, a więc można wygodnie usiąść, jeżeli Państwo nas słuchają, żeby nie zrobić jakiegoś przyruchu na przykład za kierownicą, bo wiem, że radia z reguły słucha się w samochodzie. Więc trzymajmy się mocno kierownicy i bądźmy pewni swoich. Sugeruję, żeby zjechać na najbliższy parking i przez chwilę spokojnie posłuchać tego, co tutaj się dzieje, by nie doprowadzić do jakiejś groźnej sytuacji. Michael Heidek, on pokazuje, że akurat w Pjongczangu ta forma zaczęła do niego wracać. W pierwszym skoku 133,5 metra, w drugim skoku 136,5 metra dla reprezentanta Austrii. No ale Austriacy, jak mówiliśmy, z bardzo dużą stratą do biało-czerwonych, a więc możemy być spokojni, jeśli chodzi o sytuację w pierwszej trójce. No na pewno Austria będzie na czwartym miejscu, na piątym Słowenia, to już wiemy, na szóstym Japonia, na siódmym reprezentacja sportowców Rosji i na ósmym Finlandia. A teraz, proszę Państwa, będą ważyły się losy medali. Wellinger, Stoch i Johansson. Jaka była kolejność na skoczni dużej? Pamiętają Państwo? Wygrał Stoch przed Wellingerem i Johanssonem. I teraz tych trzech medalistów z dużego obiektu będzie skakało dla swoich drużyn i będzie starało się zdobyć jak najwięcej punktów. Komfortowa sytuacja Norwegów. 23,4 punktów przewagi nad Polakami, którzy zajmują drugie miejsce. Ale my na razie popatrzmy na to, co zrobi Andreas Wellinger. Złoty na normalnej, srebrny na dużej. Już jest w powietrzu i 0,6 punktu do Polaków będzie chciał jak najdalej przesunąć na tej skoczni. No ten skok, powiem szczerze, w pierwszej serii według mnie było wiele, wiele lepszy. A teraz taki sobie 134,5 metra. Czyżby Wellinger nie wytrzymał? 19 od Ryszarda Guńki zapaliła się. 19 od Japończyka, 19,5 od Niemca. Na wszelki wypadek, ale odpadnie. No więc 19,57 punktów Niemców zbierali za noty mają. Pamiętajcie Państwo. 1075,7 punktu. My musimy mieć 1075,8 albo więcej, żeby pokonać Niemców i być przynajmniej drugim zespołem rywalizacji w Igrzyskach Olimpijskich drużynowej. No, a teraz mamy Kamila Stocha na rozbiegu. A kiedy mamy Kamila Stocha na rozbiegu, to możemy być pewni jednego. Da z siebie wszystko i miejmy nadzieję, że to będzie kolejny skok do życia, że to będzie kolejny skok po medal. Ten medal Kamil już ma. On ma czwarty medal Igrzysk Olimpijskich do roku. Bo tak jak mówiłem, z podium już nie spadniemy. Nie ma takiej możliwości, tylko kolor tego medalu. Teraz Kamil Stoch walczy właściwie dla siebie, dla nas też, dla całej drużyny, dla Polski oczywiście. Ale teraz Kamil walczy o swoje. A do pokonania 137,5 metra. Tak komputer tutaj wyświetla i pokazuje, że tak ma być. Troszeczkę zelżał ciąg powietrza z tyłu. Kamil, dolecisz czy nie dolecisz? To tak wymierzył w tę zieloną linię na zbyt. I teraz będziemy czekać z niecierpliwością. Podskoczyło 134,5 metra. Punkt i 0,8 będzie miał dodane za niesprzyjające warunki, a więc skoczył tyle co Wellinger. Polak 19,5, a Japończyk 18. Niemiec 18,5, Słoweniec 19. Notami możemy przegrać tę rywalizację z Niemcami. No i zobaczmy, ile się tego uzbiera, na którym miejscu będą Polacy. Czy z Niemcami uda nam się wygrać? Tu będą naprawdę decydowały setne punktu. No, 10 punktu, proszę, przesadziłem. Setnych nie ma w skokach narciarskich. A więc 10 punktu. No i teraz czekajmy, na którym miejscu Polska zakończy rywalizację. Czy przed Niemcami, czy za Niemcami. Pół metra dalej bym się nie martwił. A tak się teraz martwię, podobnie jak Horngacher z Sobczykiem, którzy stuknęli się tym swoim tradycyjnym geście pięściami. Kamil Stoch też wziął kciuki w dłonie, bo wie, że walczył o medal dla siebie jak najlepszy. I drugie miejsce niestety dla Polski. Wiedziałem, że zabrakło. Przegraliśmy o 3,3 punktu z reprezentacją Niemiec i wszystko wskazuje na to, że mamy brązowy medal, a reprezentacja Niemiec ma srebro, ale nie przesądzajmy jeszcze. W sporcie nigdy nie można niczego powiedzieć ostatecznie, zanim rywalizacja się nie zakończy. Wiem, że został wspaniały wielki skoczek, że został Robert Johansson, że został Norweg, który szybuje ostatnio bardzo, bardzo daleko, że wystarczy mu skoczyć tylko 124,5 metra, by zdobyć złoto dla reprezentacji Norwegii, by Norwegowie wygrali kolejny drużynowy konkurs w tym sezonie. Ale w sporcie zdarzają się różne rzeczy. Czy Johansson swoją szansę wykorzysta? Skok, tak! To jest skok na
złoty medal. To jest skok w granicach 135-136 metrów dokładnie Roberta Johanssona. I Norwegowie wybiegają na zeskok. Te czerwone kurtki, niebieskie spodnie, białe czapeczki z norweską flagą, uśmiechnięte twarze. Cała czwórka: Daniel André Tande, Andreas Stiernen, Johan André Forfang i Robert Johansson cieszą się ze złota, ale my cieszymy się z brązu. Z brązu, z drugiego medalu na tych igrzyskach dla biało-czerwonych. Oba te medale tutaj miał Kamil złoto, tutaj w konkursie indywidualnym złoty medal. Teraz mamy brązowy, a na tych igrzyskach zbyt wiele medali nie mamy, a więc jest się naprawdę z czego cieszyć. Jesteśmy w czołowej trójce w konkursie drużynowym. Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stok zostali brązowymi medalistami igrzysk olimpijskich w rywalizacji drużynowej na skoczni dużej. Norwegowie przed Niemcami i Polską jutro ustawią się na podium na medal plaza. My też tam będziemy. A to była relacja z naszego studia olimpijskiego w Pyeongchang. No i mogę tylko powtórzyć, na pierwszym miejscu Norwegowie, na drugim Niemcy, na trzecim Polacy, więc niespodzianki nie było, bo przypominam sobie, że po tych konkursach indywidualnych specjaliści taką kolejność właśnie typowali. Tak, Norwegowie byli uznawani za faworytów. Dość powiedzieć, że od początku prezentowali równy, wysoki poziom. Forfang wicemistrzem, a Johansson brązowym medalistą na skoczni normalnej, Tande szósty, a na dużej skoczni Johansson trzeci, Tande czwarty, Forfang piąty. Więc wszystko wskazywało na to, że oni będą faworytami do zdobycia złotego medalu. Oczywiście reprezentacje Niemiec i Polski, te drużyny także pretendowały do tego, żeby stanąć na podium, i tak się stało. No to w takim razie należy mówić o tym, że mamy tylko brąz, czy mimo wszystko należy mówić o tym, że mamy aż brąz? Jak się spojrzy na to z tej strony, że Polacy przyjeżdżali na Igrzyska Olimpijskie jako mistrzowie świata z Lahti sprzed roku, to oczywiście ktoś może powiedzieć rozczarowanie, ale przecież tak nie jest. Naprawdę bardzo trudno wywalczyć medal na Igrzyskach Olimpijskich, o czym przekonali się nasi sportowcy i także skoczkowie, bo przecież pierwszy konkurs na skoczni normalny i konkurs indywidualny, gdzie też liczyliśmy na to, że przynajmniej jeden medal będzie, a już po pierwszej serii wierzyliśmy w to, że będą dwa medale. Skończyło się na czwartym i piątym miejscu. Poziom tych czołowych zawodników, czołowych drużyn jest bardzo wyrównany. Tutaj po pierwszej serii tego dzisiejszego konkursu Norwegowie prowadzili z przewagą 3 punktów nad Niemcami i 2 punktów nad Polakami. No to w takim razie jeszcze jedna rzecz, która uderza podczas tych relacji, szczególnie podczas tej relacji, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innych widoków. No, gdy skaczą takie reprezentacje, skaczą takie nazwiska, to nieważne, czy te skoki odbywają się w Polsce, czy w Niemczech, czy w Austrii, to są tysiące, dziesiątki tysięcy widzów, którzy na żywo takie konkursy obserwują. Tu puste trybuny. Ale wymieniłeś te nacje, które po pierwsze odnoszą sukcesy w tej dyscyplinie, a po drugie też na pewno kibice, no przez te sukcesy, są zainteresowani tą dyscypliną. Małyszomania, wielki fenomen na skalę światową. Rywalizacja Adama Małysza ze Svenem Hanawaldem i Martinem Schmidtem przyciągała właśnie na skocznie w Niemczech i w Polsce tysiące kibiców. W takich krajach jak Korea Południowa czy Japonia, gdzie przede wszystkim w Japonii rozgrywane są przecież Puchary Świata, w Korei Południowej sporadycznie, tam była próba przedolimpijska, nie ma takiego zainteresowania akurat tą dyscypliną sportu. Sport absolutnie egzotyczny dla tamtych nacji? Może nie tyle egzotyczny, bo reprezentują, mają swoich zawodników w tej dyscyplinie, na pewno egzotyczny, powiedzmy, dla Brazylii. No tak, no ale to trochę inne warunki klimatyczne, trochę inne temperatury, które rzeczywiście uprawianie takich sportów jak skoki narciarskie co nieco utrudniają, tak to określę. No na pewno. U nas te warunki są na szczęście dobre. Mamy duże tradycje, bo przecież jeszcze przed wojną Stanisław Marusarz, legenda polskich skoków narciarskich, na Mistrzostwach Świata w Zakopanem w 1938 roku też były tłumy pod Wielką Krokwią. Więc mamy to w genach. No ale rzeczywiście mamy tak bogate tradycje. Oczywiście, ja wiem, można dorzucić jeszcze medal fortuny. Ale no, tak naprawdę my przez
większą część tego czasu to czekaliśmy na sukcesy, niż mogliśmy się z nich cieszyć. Tak, po tym medalu Wojciecha Fortuny w 1972 roku, który był wielką niespodzianką, gdyż on tam właściwie pojechał jako zawodnik, który w ostatniej chwili dostał szansę na to, żeby wystąpić w Japonii na Igrzyskach Olimpijskich. I tam zszokował wszystkich, przede wszystkim Japończyków, którzy mieli swoich faworytów. I wygrał ten konkurs po fenomenalnym skoku w pierwszej serii. Teraz na Igrzyska w Pjongczangu, no nasi jechali jako faworyci. No i jeszcze przypomnę, że od czasów Fortuny był jeden skoczek, który... Piotr Fijas. Piotr Fijas. I on rzeczywiście... Stanisław skoczek... Bobak, nie tylko jeden skoczek. Ale Fijas to był zawodnik, który rzeczywiście bardzo często ocierał się o podium, był na podium, tak. Ale to mimo wszystko nie był zawodnik, który rządziłby skokami. Absolutnie, tak jak mały jeszcze absolutnie, absolutnie. Pierwszym takim zawodnikiem, który wybił się do tej światowej czołówki i dzięki któremu przeżywaliśmy te wspaniałe chwile, kibicując jemu właśnie w jego zmaganiach z innymi nacjami na skoczniach całego świata, był Adam Małysz. Na ile na przykład ten fenomen Adama Małysza, no to co się teraz dzieje ze Stochem, ale właściwie chyba też trochę krzywdzimy pozostałych reprezentantów, no bo trzecie miejsce w skokach drużynowych świadczy o tym, że to nie tylko Stoch to przeskacze. Na ile to jest rzeczywiście zapewnienie, pewność, że będą kolejni chętni, że nie wiem, no ci, którzy mają teraz 8, 10, 12 lat i oglądają te zawody, będą chcieli pójść w ich ślady i będzie z kogo wybierać. No to te wyniki dają nadzieję na to, że rzeczywiście tych młodych chłopaków, którzy będą chcieli pójść w ślady Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Stefana Huli czy Piotrka Żyły. No on nie miał okazji wystąpić w Korei Południowej w żadnym z konkursów. No po prostu prezentował na treningach słabszą formę od swoich kolegów, ale to też zawodnik, który w tej drużynie był ważnym obliczem. On przecież ma też indywidualne sukcesy. Kamil Stoch, tak naprawdę cała ta generacja tych zawodników, oni wypłynęli, no może prócz Stefana Huli, który jest trochę starszy od chłopaków, wypłynęli, pojawili się, zainteresowali się skokami na fali popularności Adama Małysza. Czyli teraz ci, którzy oglądają Stocha, być może za kilka lat też będą nam dostarczać takich emocji. Musimy w to wierzyć, że tak będzie. Oby tak było. No to w takim razie zostawiając już z boku skoki narciarskie, akurat tu no, możemy być pewni tego, że te pozytywne sportowe emocje będą nam towarzyszyć. Zresztą to, co osiągnęli nasi skoczkowie na tych igrzyskach, no, potwierdza to, że są w dobrej formie i tych medali trochę przywiozą. No, trochę gorzej, jeżeli chodzi o innych reprezentantów, jeżeli chodzi o inne dyscypliny. No to prawda, spodziewaliśmy się dobrego wyniku po biatlonistkach, na pewno po panczenistach, ale to były takie bardzo ostrożne jednak kalkulacje i zakładano, że może być jakaś niespodzianka, może pojawić się jakiś medal, ale jednak to skoczkowie byli tymi, którzy, właściwie o nich się myślało, że na pewno coś z Korei Południowej przywiozą, no i przywiozą dwa medale, mamy się z czego cieszyć. A wracając do wydarzeń, które dzisiaj się odbyły z udziałem naszych reprezentantów, to tak, polskie panczenistki niestety nie obronią srebrnego medalu w biegu drużynowym. Luiza Złotkowska, Katarzyna Bachmeda-Curuś i Natalia Czerwonka miały najsłabszy czas ćwierćfinałowej rywalizacji. Polki biegły w ostatnim wyścigu razem z Amerykankami. Rywalki awansowały do półfinału, podobnie jak Japonki, Kanadyjki i Holenderki. Te ostatnie pobiły rekord olimpijski. Katarzyna Bachmeda-Curuś powiedziała po zakończeniu rywalizacji. Pierwszy raz, żeśmy się rozpadły. To jest to, co zawsze było naszą silną stroną, że dojeżdżałyśmy ten bieg razem. A dzisiaj się nie udało, dzisiaj się rozpadłyśmy. Ja pękłam na zmianie, więc biorę tą winę na siebie, tak? To jest sport i nic tego na treningach nie zapowiadało. Polki miały czas 3 minuty i 4,8 sekundy. Do awansu do półfinału potrzebny był wynik 3 minuty. Luiza Złotkowska podkreśla, że na treningach biegały o wiele lepiej. Na treningach kilka dni temu przejechałyśmy bieg drużynowy z czasem poniżej 3 minut. Nie musiałyśmy dzisiaj zrobić nic niestworzonego, nic kosmicznego. Wystarczyło przejechać to, co przejechałyśmy kilka dni temu. Niestety dzisiaj się nie udało. Artur Waś zajął 13. miejsce w wyścigu panczenistów na 500 metrów. Zwyciężył Norweg
Harvard Lorenzen. Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy Ha Ming-kyu, a trzecie Gao Ching z Chin. Piotr Michalski był 33, a Piotr Nogal, który upadł zaraz po starcie, uplasował się na ostatniej 36 pozycji. Polska para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodywiew zajmuje 14 miejsce po krótkim programie rywalizacji olimpijskiej w łyżwiarstwie figurowym. Na prowadzeniu są Kanadyjczycy Tessa Virutue i Scott Mayer, którzy wynikiem 83,67 punktu poprawili należący do nich rekord świata. Drugie miejsce zajmują Francuzi Gabriela Papadakis i Guillaume Cizeron, a trzeci Amerykanie Madison Hubble i Zachary Donhau. Program dowolny odbędzie się jutro. Natomiast Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski zajęli 24 miejsce w rywalizacji bobslejowych dwójek. Po trzech ślizgach Polacy uplasowali się poza czołową dwudziestką i nie zakwalifikowali się do finałowego przejazdu. Na prowadzeniu są Kanadyjczycy Justin Cripps i Aleksander Kopacz. Pierwszą trójkę uzupełniają Niemcy Friedrich Thorsten Markis oraz Johann Lochner i Christopher Weber. To jeszcze jedna kwestia. Jakieś dyscypliny, jakieś konkursy dające szansę na medal jeszcze przed nami, czy już raczej nie ma co marzyć o kolejnych medalach? No na pewno jeszcze wystąpił Justyna Kowalczyk w biegu na 30 km stylem klasycznym. Sprint w biegach narciarskich, w którym prawdopodobnie wystąpią sprint drużynowy, czyli Sylwia Jaśkowiec i Justyna Kowalczyk. Tańczyniści jeszcze będą rywalizować w biegach masowych. No i cały czas liczymy, że polskie biatlonistki w sztafecie może otrą się o podium na ostatnich zawodach Pucharu Świata przed igrzyskami. Były na czwartym miejscu. No, niektórzy twierdzą, że czwarte miejsce to jest najgorsze z możliwych. Bo wysoko, ale no niestety czegoś zabrakło. No tak jest. Bliskość tego podium zawsze sprawia, że jest najbardziej przykro, ale myślę, że czwarte miejsce jest lepsze od piątego. To na pewno, ale dużo lepsze od czwartego jest bez wątpienia. Trzecie od trzeciego, drugie od drugiego, pierwsze i tego. No mimo wszystko bardzo optymistycznie naszym reprezentantom jeszcze życzymy. I sobie chyba też po części. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak, redakcja sportowa Polskiego Radia. Reklama. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, nie, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Mama umarła, Marki Boro. Żeby ją uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Miejsce na podium dla polskich skoczków na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Korei Południowej polski zespół zdobył brązowy medal. Złoto trafiło do Norwegów, srebro zaś do Niemców, którzy wyprzedzili nas o 3,3 punktu. To pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Polacy wystąpili w składzie Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Polscy sportowcy mają 2 medale igrzysk w Pjongczangu, oprócz brązu skoczków w konkursie drużynowym, także złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia wobec mieszkańca podolsztyńskiej miejscowości i 3 innych mężczyzn oskarżonym o planowanie zamachu na organy władze w Polsce. Główny podejrzany Wojciech Pan zgromadził prawie 300 kg materiałów wybuchowych i substancji do ich wytwarzania, mówi rzecznik olsztyńskiego Sądu Okręgowego Odgierd Dąbrowski-Żydarski. Głównym oskarżonym jest Wojciech K., któremu postawiono m.in. zarzut tego, że w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmował działania zmierzające do realizacji tego celu. Pozostali mężczyźni mają zarzut posiadania głównie broni, materiałów wybuchowych lub narkotyków. Wypłaciły. Sprawa jest bardzo obszerna. 3 domy, to jest 11.